młodzież żeby pojechać. Dwie osoby, pani, jedna pani i jeden pan. Teraz nie. Jesteśmy dzisiaj w Siemianowicach Śląskich i mamy kolejny transport w łóżek szpitalnych używanych, ale w bardzo dobrym stanie od przyjaciół z Niemiec. Cieszę się bardzo, że w szpitalu miejskim w Siemianowicach możemy pomóc w wymianie jeszcze gorszego, dużo gorszego sprzętu na ten używany, ale naprawdę w bardzo dobrym stanie. Polska Unia Seniorów od lat współpracuje z organizacjami z Niemiec, szczególnie z policjantami, którzy pomagają ze szpitalami w Niemczech. Możemy od czasu do czasu pomóc niektórym szpitalom, również na Śląsku. Wir sind eine Hilfsorganisation aus Deutschland. Wir kommen aus Sachsen-Anhalt. Unsere Hilfsorganisation nennt sich Notruf. Polizisten helfen, Policjanci pomagają. To organizacja charytatywna z Niemiec, z Sachsen-Anhalt. Głównie pomagamy szpitalom na Ukrainie, dostarczając od 14 lat łóżka szpitalne i różne sprzęty medyczne. Dlaczego przyjeżdżamy od lat do Polski? To zawdzięczamy naszemu przyjacielowi Januszowi Marszałkowi z Oświęcimia. Przed 2 tygodniami otrzymaliśmy nową propozycję odbioru 60 łóżek szpitalnych, używanych, lecz w bardzo dobrym stanie technicznym z kliniki w Wolfenbüttel. Janusz Marszałek po otrzymaniu tej informacji zorganizował logistycznie cały transport w bardzo krótkim czasie we współpracy tym razem ze Szpitalem Miejskim w Siemianowicach Śląskich. Dziś na własne oczy zobaczyliśmy, jak bardzo potrzebny był ten transport łóżek dla Siemianowickiego Szpitala Miejskiego. W Niemczech często pojawia się pytanie, dlaczego trafiają te sprzęty także do Polski? Polska jest przecież w Unii Europejskiej, czyli powinno tu być już wszystko na europejskim poziomie. My jednak wychodzimy z takiego założenia, że nieważne jakiej narodowości pacjenci leżą na tych łóżkach, Polacy, Ukraińcy czy ludzie innych narodowości, wszyscy powinni mieć zapewnione minimum komfortu, bezpieczeństwa i warunków godnych człowieka. Mamy 2 transporty. Dzisiaj 36 łóżek, jutro będzie 29 sztuk. Dla Siemianowic, dla Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. Są w idealnym stanie. To jest dar, z którego można skorzystać, gdyby to trafiło w ręce ludzi, którzy handlują też używanymi rzeczami, to szpital musiałby dość sporo zapłacić, a tak to są to tylko koszty transportu, no i wolontariusze. Dar, któryśmy otrzymali, będzie spożytkowany na wymianę łóżek na naszych oddziałach. Bardzo się to przyda. Mieliśmy zamiar akurat wymiany łóżek z tutejszych oddziałów, a tak pieniądze zostaną przeznaczone na inny sprzęt, aparaturę medyczną. Chciałbym w tym momencie podziękować fundacji, która nam właśnie pomogła. Jest to pierwszy kontakt, bardzo udany. I myślę, że takich darów dostaniemy więcej, bo już zgłosiliśmy listę na inne potrzeby. Także bardzo dziękujemy panu dyrektorowi fundacji, no i oczywiście darczyńcom przy okazji oraz ludziom, którzy przyszli nam pomóc przy rozładunku, bo jak widać na zdjęciach, jest to dużo do rozładunku i ta pomoc bardzo się przydaje.
Janusz skontaktował nas także z siemianowickim zespołem szkół katolickich. Młodzież z tej szkoły pomagała w rozładunku łóżek w szpitalu. Dzisiaj jesteśmy razem ze szkołą katolicką z Siemianowic Śląskich. Młodzież wolontariusze z tej szkoły z panią dyrektor, nauczycielką języka niemieckiego, pomagają w rozładunku, włączając się w ten sposób również do tego, aby ludzie, którzy będą z tego korzystać, zresztą są mieszkańcami Siemianowic, żeby po prostu mieli też w tym swój udział. Pomagać trzeba. Jesteśmy tutaj, żeby pomóc przede wszystkim. Dzieci się angażują, młodzież się angażuje, mamy wolontariat od 3 lat już. To są przedszkola, szkoły, to jest opieka nad osobami starszymi. I jest to taka młodzież, której wystarczy rzucić jedno hasło. Oni są zwarci, gotowi, żeby zawsze pomagać. Przyszliśmy tutaj, bo całą szkołą chcielibyśmy pomóc jako wolontariat całemu szpitalowi, pomóc z łóżkami, żeby było jeszcze więcej, żeby osoby starsze mogły na czym leżeć w szpitalu. Chcielibyśmy oczywiście pomóc w jakiś sposób, chcielibyśmy dać jakąś cząstkę siebie dla innych osób. Czarodziejka na zimę. Akcja jest szczytna, cel jest szlachetny i dlatego też w ramach naszego wychowania, również wychowania obywatelskiego, myślę, że udział w wolontariacie jest bardzo słuszny i potrzebny. Młodzież naszej szkoły dosyć aktywnie włącza się, jeżeli jest taka potrzeba, to jesteśmy zawsze zwarci, gotowi i chętnie współuczestniczymy w takich przedsięwzięciach. Do pomocy przyszła szkoła, która znajduje się obok szpitalu, to jest Zespół Szkół Katolickich w Siemianowicach Śląskich. Bardzo są pomocni, uczynni i zorganizowani pod nadzorem swoich nauczycieli. Pomagają efektywnie, bo jak widać na zdjęciach, jest to dużo do rozładunku i ta pomoc bardzo się przydaje z każdej ze stron. Szczególne podziękowania Śląskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych oraz doktorowi Diaczyńskiemu, który był całym inicjatorem z ramienia szpitala całej obecnej akcji. Dziękuję bardzo. Jeszcze mamy pana redaktora. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Obyście tu nie musieli leżeć, tylko przychodzić, co najwyżej odwiedzać. Mimo, że mali. Jacy mali. Proszę bardzo, polecamy się na przyszłość. Nie ma sprawy, skorzystamy. Ja tego nie mogę powiedzieć, że jesteście mali. Naprawdę, polecamy się. Dziękuję wam jeszcze raz. Dziękujemy. Zczaliście się na medal. Dziękujemy bardzo. To jest jedna z sal, których szpitala, w których będą wymienione właśnie łóżka otrzymane z darmo. Jest to oddział akurat doktora Diaczyńskiego tutaj, który, tak jak wspomniałem, jest głównym koordynatorem całego. Ze strony szpitala. Ze strony szpitala. To będzie miał już lepszy. Przyczyniliście się? Przyczyniliście się do tego, że będzie w lepszym standardzie mógł leżenia, co tutaj spędzić czas, ten, który jest mało przyjemny. A im większy komfort, to tym lepiej dla człowieka chorego.
Młodzież z tej szkoły pomagała w rozładunku łóżek w szpitalu. W naszych magazynach mieliśmy także stoliki szkolne oraz ławeczki gimnastyczne, które dziś podarowaliśmy tej szkole. Myślę, że nasze kontakty utrzymają się dłużej. Zobaczyliśmy, że możemy tu być jeszcze użyteczni, a ludzie, których tu poznaliśmy, są bardzo mili i sympatyczni. Dziękuję Januszowi Marszałkowi i moim pomocnikom z Niemiec, którzy musieli poświęcić swój prywatny czas, nie tylko, by tu być i pomagać. Także całej mojej organizacji i partnerom dziękuję za współudział. Dziękuję. Przyjedziemy tu znów.